O, dzień dobry, witam pana Krzysztofa, też naszego absolwenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Już sekundkę, tylko muszę tutaj. O, udostępniam ekran, na którym za chwileczkę rozpocznę prezentację. Przepraszam, czy ja nie uruchomiłem? O. Właściwej. Dzień dobry. Ja od razu na początku troszeczkę w jakiś sposób przeproszę naszych absolwentów, ponieważ ta prezentacja przewidziana jest w ramach dni otwartych, na których mogą przyjść osoby, które nie znają naszej uczelni. Dlatego takim pierwszym tutaj elementem tej prezentacji będzie powiedzenie paru słów o Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Tutaj, jak Państwo widzicie, jesteśmy uczelnią z jednej strony młodą, bo w takich ludzkich kategoriach jesteśmy dojrzałym młodym człowiekiem, który ćwierć wieku dopiero skończył, ale już możemy powiedzieć, że w Warszawie, w okolicach grasuje ponad 5300 absolwentów różnych poziomów, czyli studiów inżynierskich, magisterskich czy podyplomowych naszej uczelni. Ja myślę, że mając różne kontakty z instytucjami w Warszawie, tych naszych absolwentów można łatwo znaleźć. Chcąc tak w miarę w prosty sposób zaprezentować siebie jako uczelnię, to tu, jak Państwo widzicie, próbujemy to oceniać takimi dziewięcioma cechami. Że jesteśmy uczelnią specjalistyczną, nie da się ukryć, że jesteśmy wyjątkowo specyficzną w skali kraju uczelnią jednowydziałową, która ma tylko jeden kierunek informatyka, oczywiście z całą gamą specjalności. Prowadzimy studia pierwszego, drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia anglojęzyczne. No i tutaj, jako ciekawostkę, może mogę podać, że rankingu wynagrodzeń, który był publikowany absolwentów studiów drugiego stopnia, absolwenci WWSI uplasowali się na piątym miejscu w kraju. To był raport z roku 2023. Określamy siebie jako uczelnię praktyczną. Tutaj z kilku względów. Z jednej strony, że specjalności staramy się dopasować do aktualnych wyzwań na rynku IT, że nasi wykładowcy w większości zdecydowanej są praktykami, którzy po prostu zagadnienia, które omawiają, znają również z tej strony praktycznej. No, chcemy być uczelnią spod znaku Q, czyli quality, a tutaj byliśmy już dwukrotnie audytowani przez Polską Komisję Akredytacyjną, czyli instytucję, która przeprowadza takie szerokie audyty w uczelniach, wydając odpowiednie oceny. W obu przypadkach dostaliśmy te oceny bardzo dobre. Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która trzykrotnie była tutaj u nas na uczelni, no, dała bardzo dobre wyniki. Teraz dodatkowo, uczestnicząc w pracach takich, nazwijmy to, konsorcjów międzynarodowych jak ARISA i ESA, ARISA zajmuje się różnymi zagadnieniami, kodyfikacją w dziedzinie dydaktyki, czy także w dziedzinie zawodowej, ale problemów związanych ze sztuczną inteligencją. Natomiast ESA, konsorcjum międzynarodowe, w którym WWSI uczestniczy, opracowuje europejskie standardy dydaktyczne różnych profili. WWSI w ramach konsorcjum ESA opracowało standardy
na tak zwanym poziomie EQF7, czyli poziom magisterski, na kształcenia w kierunku deweloper ogólnie. I z tego mamy dwa kierunki na studiach magisterskich, czyli tam jest ten full stack developer i database developer. To są kierunki, które będą miały tą znak Quality Labels z konsorcjum ESA. Nazywamy się uczelnią SMART. To jest taki akronim od zasad weryfikowania, monitorowania procesów dydaktycznych, ale tutaj nie będziemy więcej mówić. No i oczywiście musimy odpowiedzieć na wyzwanie rynkowe, a takim wyzwaniem jest dzisiaj wszystko to, co związane jest ze sztuczną inteligencją. Począwszy od nowego roku akademickiego, każdy student, wprowadzamy dodatkowe jakby przedmioty, każdy student przejdzie odpowiednie warsztaty związane z technikami uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji, co traktujemy, że nieważne na jakiej specjalizacji, każdy student informatyki, czy to studiów pierwszego, czy drugiego stopnia, musi mieć taką dobrze ugruntowaną, podstawową wiedzę zagadnień tego, co się aktualnie w zagadnieniach sztucznej inteligencji dzieje. Jesteśmy uczelnią międzynarodową. Tutaj od Erasmusa, w którym nasi studenci czy pracownicy uczestniczą, wymiany międzynarodowe, prowadzimy studia magisterskie w języku angielskim, a także już wspomniane udziały w różnych projektach, które robimy z uczelniami partnerskimi, czy to z Włoch, z Estonii. Aktualnie jest jeden projekt w opracowaniu z Uniwersytetem ze Szwajcarii i z Litwy. To nadaje taki charakter. Zwróćcie Państwo uwagę na ten punkt siódmy. Tutaj są absolwenci, więc ja powiem, że ten punkt uczelnia przyjazna, to z jednej strony my mamy bardzo dużo przedsięwzięć ukierunkowanych do szkół średnich, czyli potencjalnych przyszłych klientów, ale ten przyjazny charakter wynika także z badań ankietowych naszych absolwentów, którzy bardzo często podkreślają to, że w WWSI jest miła i przyjazna atmosfera. Szczególnie, powiem szczerze, jeżeli mają doświadczenia także z innymi uczelniami. Uczelnia otwarta. Słuchajcie, uczelnia otwarta, no to ci absolwenci nasi z ostatnich lat, no to już znają ten system hybrydowy, czyli to, że wszystkie zajęcia, które prowadzimy stacjonarnie, są prowadzone poprzez platformę Teams, co daje studentom możliwość wyboru. Albo przyjeżdża na Lewartowskiego 17 i uczestniczy w zajęciach w tej sali, gdzie wykładowca prowadzi, tak jak to się mówi, jak to dawniej bywało, albo do tych samych zajęć włącza się poprzez platformę Teams, tak samo w nich uczestniczy, tylko będąc podłączony zdalnie. Druga rzecz, którą też studenci często podkreślają, fakt, że te wszystkie wykłady czy omawiania w trakcie laboratoriów są nagrywane, czyli studenci w ramach danego przedmiotu w trakcie, że tak powiem, semestru uzyskują takie dynamiczne audiobooki, które w każdym dowolnym momencie mogą sobie wykorzystać. Tu jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że od tego roku akademickiego, a zrobiliśmy pilotaż już na semestrze zerowym, wprowadzamy tak zwanego wolnego słuchacza. Czyli mówiąc krótko, osoby, które nie aplikują być może w ogóle na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, ale oferujemy im dwa na ogół ciekawe rynkowo przedmioty i mogą uczestniczyć w zajęciach tych przedmiotów razem ze studentami, czyli poznać atmosferę uczelni. Oni nie podlegają rygorom dydaktycznym, aczkolwiek przedmiot mogą zaliczyć, bo być może, znaczy oni na podstawie tego dostają odpowiedni certyfikat ukończenia w ramach wolnego słuchacza i jakiegoś tam
kursu. No i kończąc tę część, uczelnia dostępna. Tutaj w ramach różnych projektów unijnych były prowadzone najróżniejsze działania przystosowujące budynki do wspomagania osób z niepełnosprawnościami, tutaj zarówno niedosłyszące, niedowidzące, a także niepełnosprawności ruchowe, fakt windy, takie czy inne tutaj są udostępnione. Ja tutaj może przypomnę, bo ja w tym momencie nie widzę, jak wygląda frekwencja w tej części zdalnej, bo mam salę przykrytą moją prezentacją, ale to, co było dla nas sukcesem w momencie wprowadzenia lockoutu w pandemii COVID. Pamiętacie to Państwo, wiele instytucji oczywiście szybko musiało się zaprzyjaźnić z różnymi technikami telekomunikacyjnymi. Wiele uczelni z różnymi oporami wprowadzało różne formy nauczania zdalnego. Natomiast my, korzystając z naszych wcześniejszych doświadczeń, bo prowadziliśmy już zdalne formy nauczania, zanim słyszano w ogóle o pandemii COVID, przeszliśmy na synchroniczne nauczanie zdalne, zgodne z planem taki, jaki był, praktycznie z dnia na dzień. W środę zajęcia były stacjonarnie, od piątku były w 100% zdalnie, synchronicznie poprzez wtedy jeszcze platformę Skype. Po pół roku przeszliśmy na Teams. W czwartki nie było zajęć, bo na WWSI absolwenci wiedzą, w czwartek jest dniem bez zajęć dydaktycznych, to jest czas na praktyki. Tutaj ja mogę powiedzieć takie dość ciekawe wnioski. Tutaj jest z ankiety przeprowadzonej wśród studentów pierwszego roku. Gdy byli pytani, co zdecydowało o wyborze Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, to zwróćcie Państwo uwagę, że prawie 77% powiedziało, że ten hybrydowy system zajęć, czyli to, że student ma ten wybór, może się podłączyć zdalnie do zajęć albo uczestniczyć stacjonarnie. To, że można połączyć naukę z pracą zawodową, że specjalizacje są zgodne z aktualnymi trendami, że dostęp do zasobów edukacyjnych jest, prawda, 24/7, no dobrą, dobrze płatną pracę. Ten ranking, który się ukazał w jednych perspektywach, czy w jakimś tam tygodniku, który nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam, zapomniałem, ale badanie ogólnokrajowe płac absolwentów studiów drugiego stopnia w informatyce. Nasi absolwenci uplasowali się w kraju na 5. miejscu, więc myślę, że nie było źle, czyli dobrze płatna praca po studiach to jest chyba też dobry motyw. Możliwość rozwoju zainteresowań. No i zobaczcie Państwo, ponad 60% wskazywało, że lokalizacja. Nasi absolwenci, tak, wiedzą, że no jesteśmy praktycznie centralnie, prawie w samym centrum, bardzo bliziutko do dworca centralnego, do metra, więc lokalizacja jest też atutem. To badanie było prowadzone w zeszłym roku na próbie 203 studentów pierwszego roku, gdy pytani byli właśnie o te zagadnienia. Dodatkowo, co też traktujemy jako taki ciekawy aspekt, byli pytani, jakie inne uczelnie brali pod uwagę razem z WWSI. No oczywiście w tych elementach oni wybrali ostatecznie WWSI, ale jak widzicie Państwo, 16 brało pod uwagę Polsko-Japońską Akademię Technik, Politechnikę Warszawską, WIT, Wojskową Akademię Techniczną, także Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, czyli cieszymy się, że studenci, rozpatrując różne elementy oferty, która jest w Warszawie, no z takimi wydawałoby się też zacnymi instytucjami często wygrywamy, czyli studenci decydują się na nasz wybór. A tutaj jest troszeczkę taka łyżeczka dziegciu do tego beczki miodu, bo z tych ankiet wynika, że jednak w ocenie studentów słabo jesteśmy rozpoznawalni, słabo się reklamujemy.
Przyznam, że to jest efektem pewnej strategii, którą od początku przyjęliśmy. Chcieliśmy reklamować się poprzez prezentowanie się, gdzie tylko się da, pokazywać się, kim jesteśmy. Stąd od początku istnienia uczelni co roku mamy najróżniejsze przedsięwzięcia ukierunkowane na szkoły średnie, no ale jak widać, to studenci oceniają, że potencjał uczelni jest zdecydowanie wyższy niż pewna rozpoznawalność, taka potoczna rozpoznawalność w środowisku potencjalnych klientów. Oczywiście jest to dla nas bardzo istotna informacja, którą myślę tutaj władze uczelni będą brały pod uwagę. To teraz przejdźmy do konkretów. Na studiach magisterskich proponujemy aktualnie 7 specjalizacji. Jest bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Zagadnienia cyberbezpieczeństwa nie trzeba tutaj chyba uzasadniać. Technologii zastosowania chmury obliczeniowej, w ogóle zjawiska chmur. Ja pamiętam, wiecie Państwo, czasami jak prowadziłem kiedyś pierwsze takie zajęcia informacyjne, jak firma Microsoft wprowadzała platformę Azure. I wtedy twierdziłem, że czy nam się to podoba, czy nie, będziemy stopniowo i systematycznie z każdej strony zaganiani do najróżniejszych rozwiązań chmurowych. Wiele osób wtedy miało odmienne zdanie, że to się nie przyjmie, bo jednak każdy chce panować nad swoimi zasobami, ale jednak życie pokazuje, że zarówno tak zwany cloud computing, prawda, czyli usługi potencjału przetwarzania w chmurze, czy składowiska w chmurze, czy cały szereg innych elementów, no tutaj specjalizacja, która odpowiada temu, co się dzieje. No nie muszę mówić, że specjalizacja sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe jest odpowiedzią, ale tutaj powiem Państwu jedną ciekawostkę, ponieważ ta specjalizacja, prowadzimy ją w tym roku, jest chyba czwarty albo trzeci nabór, już 2 lata absolwentów specjalizacji wyszło, ale od nowego roku zmieniliśmy program, przedmioty, program tej specjalizacji. Wiecie, w tak nazwanym specjalizacji czy specjalności nie da się długo utrzymać podobnych treści. To jest zbyt dynamiczne zmiany. Ja tak często mówię, jeżeli chcemy uchodzić za uczelnię, która prezentuje to, co aktualnie dzieje się na rynku, a nie przeistaczać się w kustoszy, którzy omawiają, że tak powiem, ubrania, które już dawno wyszły z mody, to trzeba bardzo często to modyfikować. Od tego roku jest nowy program. Notabene dni otwarte dla tej specjalności są w najbliższą środę, też o godzinie 18. Tutaj teraz 2 specjalności, które są pochodną uczestnictwa WWSI w tym konsorcjum ESA, gdzie opracowywaliśmy te standardy, czyli jest inżynieria oprogramowania Full Stack Developer i inżynieria danych Database Developer. Obie te specjalności są z tą etykietą ESA. Zarządzanie projektami, wiecie, co by się nie mówiło o różnych zmianach, to zagadnienia związane z prowadzeniem odpowiednim projektów, które są coraz większe, obejmują coraz większe budżety i coraz większe zasoby. Trzeba tutaj też specjalistów szkolić. No i nasz dzisiejszy bohater, Big Data i analityka biznesowa. No to w takim razie spróbujmy na koniec teraz tej części, takiej pierwszej, oficjalnej, parę słów o tej specjalności. Wiecie, każdy student, który będzie kończył tę specjalizację, no to zdobywa pewien jakby obszar wiedzy, ale wszyscy przechodzą pewien core, pewne to, co obejmuje wszystkich studentów niezależnie od specjalności, czyli modelowanie, analiza systemów, zaawansowana inżynieria oprogramowania,
programowanie obiektowe, zaawansowane systemy baz danych, eksploracja danych, czyli zagadnienia analityki, systemy mobilne. To jest ten core, który tutaj oczywiście nie wymieniam wszystkich szczegółów przedmiotów, ale pewien zakres. I wiadomo, że muszą być na studiach każdego poziomu także przedmioty tak zwane miękkie. Tutaj podstawy zarządzania są przedmiotem, który wszyscy studenci przechodzą. Natomiast w ramach specjalizacji na studiach drugiego stopnia planowanych jest 5 przedmiotów. Przedmioty specjalizacyjne rozpoczynają się już od pierwszego semestru. Tu między innymi są metody statystyczne w analizie danych. W ramach tego przedmiotu oczywiście wykorzystanie języka Python, czyszczenie, przekształcanie, standaryzowanie, a także do aspektów związanych z uczeniem maszynowym, hurtownie danych i systemy analityczne, chmury obliczeniowe, bazy NoSQL i systemy Big Data. Wiecie Państwo, z tym Big Data to jest tak, nikt nigdy nie określił, kiedy się zaczyna Big Data, a kończy Small Data czy Middle Data. Generalnie Big Data rozumiemy intuicyjnie, czyli te problemy, które wiążą się z ogromnymi zasobami danych, które pierwsze trzeba im zapewnić odpowiednie składowisko, tak, przechowywanie, a druga strona to jest wykorzystanie tych olbrzymich zasobów w różnych zadaniach analitycznych. Oczywiście bazy NoSQL, które nie powodują, że zapominamy o staruszku poczciwym SQL-u, który mimo 50 lat na karku trzyma się mocno i jest w dalszym ciągu w 5 najczęściej wykorzystywanych języków programowania na świecie. Ale bazy NoSQL odpowiadają na potrzebę takiego strumieniowego składowania, kiedy nie możemy wcześniej przeanalizować danych, zaplanować ich struktury, jak to w modelu relacyjnym, który był bardzo restrykcyjny, trzeba było w szczegółach zaprojektować wszystkie struktury danych, następnie jeszcze nałożyć na dane ograniczenia, constrainy, a później dopiero składować. Systemy NoSQL pozwalają składować, że tak powiem, strumienie danych w uproszczonej formie. Jakiś klucz przypisujemy do jakiejś tam zawartości. No i oczywiście w ramach specjalizacji Big Data nie da się abstrahować od zagadnień uczenia maszynowego. Jest przedmiot na 4 semestrze, wybrane zagadnienia uczenia maszynowego, gdzie przeprowadzane są eksperymenty tego typu, ale znów, gdybyście mnie Państwo spytali, jakie szczegółowe zagadnienia będziemy na 4 semestrze tutaj omawiać, to ja powiem Państwu, nie podejmuję się odpowiedzieć, bo to będzie za 1,5 roku, a wystarczy spojrzeć, jak zmienił się jeden element, chat GPT-3, który 1,5 roku temu został upowszechniony do publicznego korzystania, a po 1,5 roku mamy chat GPT-4o i jak przez 1,5 roku zmieniło się tu wiele akcentów. Mało tego, przez te 1,5 roku ile najróżniejszych rozwiązań, w których mamy gdzieś tę siłę AI, weszło w naszą codzienność. Za 1,5 roku mogą być jakieś nowe kierunki, trendy, które taki przedmiot powinien wykorzystać. I z pewnością, jeżeli będziemy już uszczegóławiać sylabusy gdy będzie realizacja przed rozpoczęciem roku akademickiego, to na pewno będzie to odnosiło się do tego, co w trawie piszczy. Gdybym miał tak scharakteryzować tak wiedzę i umiejętności techniczne absolwenta, no to powinien być i czuć się mocny w analizie danych. Wiecie, czy analizujemy big
data, czy analizujemy w ogóle data bez żadnego przymiotnika, to pewne problemy analizy są takie same, tak? Analiza statystyczna, problemy czyszczenia, wyszukiwania i tak dalej. Tutaj mamy podobne elementy. Myślę, że absolwent specjalizacji w tych zagadnieniach czuje się mocno. No, zarządzanie tymi zasobami, czyli od składowisk różnego typu dla baz relacyjnych, nierelacyjnych, hurtowni, tutaj ten cykl przedmiotów specjalistycznych daje odpowiednią wiedzę. Programowanie i narzędzia analityczne, czyli wykorzystanie Pythona czy języka SQL w bardziej zaawansowanych wykorzystaniach, czy też platform analitycznych Tableau, Power BI, nawet Excel, bo Excel jest też potężnym narzędziem analitycznym, to te umiejętności absolwent zdecydowanie posiada. No i oczywiście to, co jest końcowym efektem pracy analityka, czyli budowanie efektów wizualnych, czyli raportów, dashboardów, czy prezentacji wyników różnych działań, które później służą do prezentowania kolejnym uczestnikom, prawda, najczęściej z warstwy managementu, którzy muszą zapoznać się z tym i interpretować. Tutaj warto się także zastanowić kierunki zatrudnienia. Wiecie, tak zwany danolog, czyli ktoś specjalista od danych, od składowania po zarządzanie plus analitykę. Tak określamy tę dziedzinę dzisiaj wiedzy, jaką jest data science, czyli tutaj wiele tych zagadnień. Inżynier danych, tak, czyli ktoś, kto odpowiada za infrastrukturę i zarządzanie dużymi strukturami. No, taka często, wiecie, tutaj powołuje się na niektóre hasła, które pojawiają się w anonsach szukania pracowników. Big data, analityk big data, czyli ktoś, kto zajmuje się, tak, problemami dużych zbiorów danych, analizą tych zbiorów, no i wszelkimi tego typu zagadnieniami, a także ponieważ data science jest blisko związane z business intelligence, właściwie trochę zapomnianą dziedziną, ale to jest dziedzina, która często pojawia się jeszcze w anonsach, czyli taki programista zastosowań business intelligence, czyli osoby, które robią rozwiązania, które są oparte o dane, oparte o analizę i dostarczają wyników tej analizy różnym decydentom. No i warto też sobie się zastanowić, jeżeli skończymy taką specjalność, w jakich kierunkach możemy próbować iść dalej. No, wiadomo, data science to jest to wyjście. Inżynier czy analityk procesów machine learning, programista rozwiązań opartych o dane różnego typu, tutaj można wymieniać bardzo szerokie spektrum. No i oczywiście wiele osób, które rozpoczyna teraz edukację z tej warstwy związanej z danymi od inżynierii baz danych, czyli tam, gdzie zajmujemy się składowaniem przez data science czy business intelligence, to będzie powolutku zmierzało w stronę takiego ogólnego hasła inżynier, analityk, architekt, AI. Tutaj jakby potencjał i warstwy zastosowań będą się mnożyły, bo co chwilę widać różne hasła, które płyną z rynku, że na przykład bardzo zaczynają różne instytucje interesować się tym, żeby te ogólne modele językowe, takie jak chat, dotrenować do problemów w naszej organizacji, żeby taki wszechwiedzący asystent nie tylko potrafił powiedzieć nam o rodzajach kwarków czy o oddziaływaniach
silnych czy słabych w fizyce cząstek elementarnych, czy generować kod w Pythonie albo pisać bajeczki, ale także, żeby odpowiadał na pytania dotyczące naszej organizacji, że jeżeli go spytamy, który z pracowników o 5-letnim stażu w prowadzeniu projektów Business Intelligence będzie dostępny w maju i we wrześniu, żeby go zatrudnić do jakiegoś projektu, to dotrenowany na danych zasobach danej organizacji model ma się wpisywać w konkretną organizację. Zobaczycie Państwo, że to będzie gigantyczna jakby fala zastosowań, które będzie prowadziło szereg projektów i będzie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. A ponieważ jesteśmy uczelnią AI tutaj, to przepraszam, ja tylko jedną rzecz zobaczę, czy nie zrobiłem pewnego błędu, udostępniając Państwu, bo chcę na koniec coś, a mogłem w ferworze walki o czymś zapomnieć. Tak, zapomniałem w ferworze walki. Dobrze. Przepraszam bardzo. I już zobaczymy sobie. Zobaczcie Państwo, niech przemówi. W ostatnim czasie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Czy słychać tę panią? Zostało przeprowadzone badanie dotyczące zadowolenia z ukończenia Obawiam studiów się, na kierunku informatyka. Tu jest pytanie, akurat które zadaliśmy klip, absolwentom, w którym widać, że zostały zastosowane też rozwiązania AI, w którym absolwenci opowiadają. Aż 97% te opinie absolwentów są prawdziwe, jest tak? Tylko ukończenia kierunku informatyka na studiach inżynierskich przygotowany i troszeczkę z wykorzystaniem AI. Przepraszam, tutaj coś musiałem, bo chyba Państwo nie słyszą. Jakie ma Pan zdanie gdzieś na temat Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki? Ukończyłem studia pierwszego i drugiego stopnia na tej uczelni. Złego słowa nie mogę o niej powiedzieć, ponieważ wszystko od strony organizacyjnej do prowadzonych zajęć i przygotowania merytorycznego wykładowców stoi na bardzo wysokim poziomie. Przemówią absolwenci. Jakie ma Pani odczucia po ukończeniu studiów podyplomowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki? I za chwileczkę będzie także moja dyplomantka też przedstawi opinię. Sumienne przygotowanie do zajęć prowadzących i jednocześnie luźna atmosfera. I będzie absolwentką naszego omawianego kierunku. Profesorowie z dużą wiedzą. Jak Pan wspomina swoje studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki? Pamiętam, jak siedziałem przy najstarszych komputerach. Stare, dobre studenckie czasy. Niezliczone rozmowy ze świetnymi wykładowcami, robienie jak testów widzicie, na czas i wykrzykiwanie z platformy już, Google, prawda, Artura, który jest naszym absolwentem. Rozmowy o przyszłych planach na życie i dźwięk klawiatury. Test przysłany przez jedną z firm, aby pozyskać to swoich potencjalnych jeszcze chyba około kandydatów minutki do płatnego potrwa, stażu, bo który napisałem na korytarzu na jednym z komputerów i jako jeden z dwóch studentów dostałem się do firmy, gdzie później rozpoczęła się moja kariera z produktem SharePoint Microsoft. Inżynierskiego data science. Najlepsza uczelnia ever. Dzięki Wam mogłem postawić twardo pierwszy krok. Teraz a ze studiów wyniosłem nie tylko wspaniałe wspomnienia, ale również i żonę, którą poznałem na jednym z wyjazdów integracyjnych. To, co teraz, Artur mówi, syna, że ze studiów wyniósł szkołę, żonę, pójdzie do to was takich małżeństw, samych które tutaj zaaranżowały życzę. Się, przepraszam, dzięki takie wszystko. Określenie, czyli poznali jak się w trakcie studiów. Studia o, Natalia to jest właśnie Szkole Informatyki. Absolwentka, czy uważa Pani swoją karierę za udaną po ukończeniu studiów? Była moją wielką dyplomantką. Radością informuję, że ukończyłam studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. A moja praca dyplomowa została objęta wyróżnieniem. Komisja to był wnioskowała trudny i o wyróżnienie okres. Pracy Natalii. 2 lata nauczania zdalnego, projekty zespołowe, i jej opinia jest nauce, opinią dziesiątki tutaj z platformy LinkedIn. I niesamowici ludzie. I tak zdecydowanie uważam swoją klip, karierę zawodową. Jak za Państwo udaną, widzicie, tak, pomagany modelami sztucznej inteligencji, ale opinie są wzięte z rzeczywistości. Dobra. Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Proszę Państwa, zbliżamy się do finału. Ja może przejdę. Przepraszam bardzo, ale coś dzisiaj. Na tym spotkaniu Power BI mnie nie lubi. Będzie się ustawię tutaj, gdzie kończyliśmy. O.
A, wybrałem jeszcze złą Przepraszam Państwa, nie wiem, czy już godzina, czy coś, ale w tym ferworze walki otworzyłem nie tę prezentację. O, tutaj jest ta prezentacja. Ale już jesteśmy, wiecie, w końcówce, więc wiele tutaj, tyle tylko, że nieładnie, że tak się troszkę... O, proszę Państwa, chciałem teraz podziękować za uwagę i za chwileczkę zaprosiłem tutaj, oprócz tych z Państwa, którzy tu przyszli dobrowolnie, Michała Broziaka, naszego absolwenta tegorocznego kierunku Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science, który niedawno uzyskał tytuł inżyniera i jest na tym rozdrożu, czyli zastanawia się, jak pójść w kierunku studiów drugiego stopnia, ale chciałbym od Michała, o tutaj, dzień dobry, ja kończę prezentację, teraz wracam do sali, gdzie Państwo się zebrali. Jak widzę, mamy samych absolwentów, no bo Sebastian, o ile dobrze kojarzę, jesteś naszym absolwentem. Krzysztof Szczypiński, świeżym absolwentem. Michał również. Jeśli można, to Michała bym poprosił dwa słówka o tym, jak oceniasz fakt uzyskania tego tytułu inżyniera i jak widzisz naszą uczelnię, ewentualnie perspektywy dalszego uczenia. Tak króciutko. Dzień dobry. Po pierwsze, witam tutaj wszystkich. Zastanawiam się, jak dobrać dobrze słowa. Ta uczelnia jest po prostu przystępna. Nauczyciele są przystępni i to, komu zależy na zdaniu, na zrobieniu czegoś, będzie wszystko miał. To znaczy, nauczyciel pomoże, nawet po godzinach, bo to też czasami jest ważne. Co więcej? Dla mnie to jest uczelnia kompletna. Dziękuję. Bardzo miło tutaj, wiesz, akurat mamy taki układ, bardzo nam miło. Takie jeszcze tylko króciutko jednym słowem. Czy w ogóle rozpatrujesz kontynuację studia drugiego stopnia naszej uczelni? Nie pytam tak o decyzję, bo to jest decyzja ważna, którą trzeba w swoich zakamarkach osobistych jakoś rozwinąć. Oczywiście, jeżeli się spotkamy, będzie mi bardzo miło. A teraz oddajemy się Państwu na ewentualne pytania. Czy są jakieś pytania, wątpliwości, to bardzo proszę. Tutaj do uczestników zdalnych się zwracam. Nie słyszę. No cóż, kolejne spotkanie w ramach Dni Otwartych zostało zakończone. Oczywiście, jeżeli Państwo z jakiegoś powodu nie zadali nurtujących Was pytań, to można cały czas do Biura Rekrutacji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informacyjnej się zgłaszać. Jeżeli pracownicy Biura Rekrutacji nie będą w stanie na jakieś specjalistyczne pytanie odpowiedzieć, to przeważnie kierują to do odpowiedniej osoby. Do mnie też często takie pytania trafiają, bo studenci pytają jakieś szczegóły, na przykład specjalności, i wtedy odpowiadamy, czy jakoś się kontaktujemy. Jeżeli nie ma pytań, bardzo serdecznie dziękuję. Polecamy oczywiście naszą uczelnię. Przypominam, że dzisiaj były dni otwarte, na których starałem się zaprezentować specjalność Big Data i analityka biznesowa na studiach magisterskich, a ja nazywam się Andrzej Ptasznik i jestem kierownikiem tej specjalności. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. Kończę nagranie.